Jakiej liczbie odpowiada punkt zaznaczony na osi liczbowej? To jest ten punkt. Zanim zrobimy to razem, zatrzymajcie odtwarzanie i spróbujcie sami na to pytanie odpowiedzieć. No dobrze, no to teraz razem. Widać, że ten punkt leży na osi pomiędzy tymi dwiema liczbami. Jakie to liczby? To jest miejsce dziesiątych, to jest miejsce setnych, miejsce albo pozycja. Trójka na pozycji setnych, czyli ta liczba to trzy setne, a tutaj czwórka na pozycji setnych, czyli to są cztery setne. Czyli zaznaczony punkt leży pomiędzy trzema setnymi i czterema setnymi. Odległość pomiędzy tymi dwoma liczbami jest podzielona na 10 równych części. W takim razie, jeżeli cała ta odległość, czyli różnica pomiędzy cztery setne i 3 setne jest równa jednej setnej. To 1 dziesiąta tej odległości będzie jedną tysięczną. 0,001. Jedynka na pozycji tysięcznych na trzeciej pozycji po przecinku. I w takim razie można liczbę zaznaczoną niebieskim punktem potraktować jako 0,03 trójka na pozycji setnych, czyli ta liczba. I jeżeli tu się znajdujemy na osi liczbowej, to ile musimy dodać do tego tysięcznych. Żeby znaleźć się w kolorowym punkcie. Musimy dodać jedną tysięczną, drugą tysięczną, trzecią tysięczną, czwartą, piątą, szóstą, siódmą tysięczną i ósmą tysięczną. Zaczynamy w miejscu oznaczonym jako trzy setne i dodajemy do tego osiem tysięcznych, czyli 0,008. Po dodaniu znajdujemy się w wartości oznaczonej na osi punktem. Jeżeli teraz mamy te dwie wartości dodać, to będzie to 3 na pozycji setnych, czyli 3 setne i następna pozycja w prawo po setnych to tysięczne. I te 8 tysięcznych możemy dopisać tutaj. Punkt zaznaczony na osi liczbowej odpowiada liczbie 0,038. Możemy to też przeczytać jako 38 tysięcznych, ponieważ 3 setne to to samo co 30 tysięcznych. I te 8 tysięcznych to razem 38 tysięcznych. Obojętnie w jaki sposób to przeczytamy, to jest liczba zaznaczona kolorowym punktem na osi liczbowej.